Nazywam się Marzena Błasiak-Tytuła i jestem językoznawcą, logopedą i nauczycielem języka polskiego jako obcego i drugiego. Pracuję w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe dotyczą dwujęzyczności i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Prowadzę zajęcia ze studentami oraz uczę języka polskiego dzieci z doświadczeniem migracji. Od samego początku istnienia Daycare, Centrum Małych Spotkań, prowadzę zajęcia z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy w wieku przedszkolnym. Owocem moich doświadczeń jest elementarz do nauki języka polskiego, wydany przez Fundację FINE we współpracy z UNICEF. Został on stworzony z myślą o dzieciach z Ukrainy, ale tak naprawdę mogą z niego korzystać wszystkie dzieci bez względu na narodowość. W nauce języka ważna jest odpowiednia metoda edukacyjna, która przede wszystkim uwzględnia potrzeby komunikacyjne dzieci i sprawia, że uczenie się języka obcego jest po prostu fajnym i ciekawym doświadczeniem. Zadania zawarte w elementarzu uczą rozumienia ze słuchu, mówienia oraz czytania. Nauka czytania oparta jest na metodzie sylabowej, dzięki czemu każde dziecko w prosty i fajny sposób może nauczyć się języka pisanego. Co ważne, dzieci z Ukrainy mogą nauczyć się czytać ze zrozumieniem polskich słów i prostych zdań w taki sam sposób, jak uczą się czytać w języku ukraińskim. Materiał językowy uporządkowany został według stopnia trudności, od struktur prostych po rozbudowane. Słownictwo i reguły gramatyczne prezentowane są w atrakcyjny dla dzieci sposób, za pomocą pięknych, kolorowych ilustracji. Słownictwo wprowadzone jest w polach semantycznych. Początkowo zadania bazują na rzeczownikach i czasownikach, czyli frekwencyjnie najczęściej występujących częściach mowy w języku mówionym. Prezentowane w izolacji pozwalają rozwijać leksykę i doskonalić rozumienie znaczeń. Większość słów wybranych do zadań jest nieznana ukraińskim dzieciom rozpoczynającym naukę języka polskiego. To bardzo ważne, żeby dzieci nie musiały tracić czasu na coś, co jest łatwo rozpoznawalne, bo podobne. W końcu język polski ma wiele wspólnych słów z językiem ukraińskim. Znajomość słów nie wystarcza, by rozumieć i być rozumianym. Konieczna jest znajomość gramatyki, która jest podstawą organizacji języka. Dlatego dzięki elementarzowi dziecko stopniowo uczy się stosować poprawne formy fleksyjne i korzystać z wzorcowego szyku wypowiedzi. Struktury językowe powinny być przez dziecko wielokrotnie powtarzane dzięki stwarzanym przez nauczyciela wielu okazjom. Elementarz ma za zadanie wspierać nauczycieli, ale również rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w nauce języka polskiego od podstaw. Na każdej stronie elementarza zapisane zostały krótkie i proste polecenia wyjaśniające, w jaki sposób należy wykonać z dzieckiem zadanie. Najważniejsza jest aktywność dziecka i współdziałanie z drugim człowiekiem. Dlatego elementarz pozwala dziecku działać w różny sposób – malować, wycinać, przyklejać oraz uczy, jak prowadzić dialog w języku polskim. Nauczyciel zadaje pytania, odpowiada i zachęca dziecko do powtarzania. Dzięki takiemu treningowi z czasem dziecko będzie potrafiło samodzielnie odpowiadać na pytania, jak również zadawać je dorosłemu lub rówieśnikom. Elementarz daje dziecku możliwość rozwiązywać ciekawe zadania, które rozwijają logiczne myślenie. Nauka języka polskiego wspólnie z elementarzem będzie dla dziecka na pewno dobrą zabawą. Praca nad tym elementarzem była dla mnie fantastycznym doświadczeniem. Dlatego mam nadzieję, że nauka języka polskiego dzięki tej książce będzie dla dzieci cudowną przygodą.